Oceniając cały sezon, musimy sobie powiedzieć o tym, że z trenerem Tomasiewiczem jesteśmy generalnie bardzo zadowoleni. Uważamy, że ta piąta pozycja na ten stan rzeczy, z którym się mierzyliśmy, jest dla nas mocno zadowalająca. Oczywiście tak samo gdzieś patrzymy i wyciągamy wnioski, co możemy na przyszłość usprawnić i teraz mamy na to czas, żeby wdrożyć ten pomysł, te wszystkie braki w część treningową i to usprawnić. Jeżeli chodzi o przyszłość, cieszymy się bardzo, że ta sytuacja w klubie się ustabilizowała, że generalnie jesteśmy już po wstępnych rozmowach z zawodnikami z kadry i padły deklaracje o tym, że w większości ta kadra zostanie zachowana na przyszły sezon, co dla nas jest bardzo istotne i na pewno tutaj ten zespół będziemy musieli wzmocnić kilkoma ogniwami. Dlaczego? Dlatego, że musimy zwiększyć stan rywalizacji ze względu na to, że ta kadra, jeżeli chodzi o liczebność, była dość wąska i na pewno ta rywalizacja nie występowała jakby przed każdym meczem. Ale tak jak już rozmawialiśmy wcześniej z trenerem, to mamy na to czas, żeby to usprawnić, żebyśmy mogli się rozglądać i podejmować rozmowy z ewentualnymi zawodnikami na danych pozycjach po to, żeby ten klub szedł do przodu, żeby mógł się rozwijać i żebyśmy mogli być jeszcze lepszą wizytówką dla miasta.